co mnie najbardziej skłoniło? Przede wszystkim to, że Zagłębie było bardzo konkretne. Dostałem taką propozycję, zapytanie, czy nie chciałbym zagrać w Zagłębiu, w Ekstraklasie dla Zagłębia. Zadzwonił do mnie trener, zadzwonił do mnie prezes, więc bardzo mile mnie to zaskoczyło i do porozumienia doszliśmy bardzo szybko. Bardzo dobrze wspominam pomoc w Lubinie, spędziłem tam kupę lat i tak naprawdę tam wypłynąłem na boiska Ekstraklasy. Także zawsze mile wspominam ten czas i mam nadzieję, że będę tak samo dobrze grał w Zagłębiu Sosnowiec, jak w Zagłębiu Lubin. W Lechu tak samo spędziłem 5 sezonów praktycznie. I z tego miejsca mam bardzo miłe wspomnienia i także ciężko mi ocenić, które miasto czy który klub będę wspominał lepiej. No w Zagłębiu wypłynąłem na szerokie wody Ekstraklasy, a z Lechem zdobyłem mistrzostwo, było dane mi zagrać w Lidze Europy, także dwa kluby, które naprawdę wspominam bardzo miło. W Lechu bardziej się przyczyniłem do tego mistrzostwa, w Zagłębiu byłem w tej drużynie, w tej ekipie, która zdobywa to mistrzostwo. Dane było zagrać w kilku spotkaniach, więc na pewno było to dla mnie wielkie przeżycie, duży przeskok, przychodząc z trzeciej ligi, zdobywając od razu mistrzostwo w Ekstraklasie i będąc częścią tej drużyny. Nie zakładałem sobie liczby występów, ale zakładałem sobie, że przy 250 spotkaniach będę miał przynajmniej 50 bramek na koncie, więc trochę mi ich brakuje. Znaczy nie tak dużo, ale brakuje mi ich, więc mam nadzieję, że szybko strzelę te bramki w barwach Zagłębia i dla Zagłębia. W Sosnowcu przede wszystkim zdrowia i tego, żebym jak najlepiej się prezentował w barwach Zagłębia i dał jak najwięcej tej drużynie.